Radio Plus Gryfice. Radio Plus. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Co tydzień na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Halo CHLO, która powstaje przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pacjentów Bariatrycznych CHLO z Krakowa. Tworzymy ją my, pacjenci bariatryczni, do których tak się składa, że również się zalicza. W tym tygodniu wysłuchacie rozmowy, którą miałem przyjemność wykonać z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych panem Andrzejem Budzyńskim. Świadomość tego, że operacja nie jest dla nas pacjentów magicznym lekiem, który nie wymaga pracy przez nas samych wykonywanej, jest bardzo złym myśleniem, które może doprowadzić pacjenta do ogromnych kłopotów. Jak poważne są to operacje, postanowiłem zapytać jednego z najlepszych polskich chirurgów bariatrycznych, osobę doskonale znaną w środowisku. Pan profesor kilka tygodni temu poświęcił mi sporo czasu, no i mam nadzieję, że ta rozmowa, której pierwszą część macie okazję dzisiaj wysłuchać, stanie się dla nas powodem do dyskusji. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Co tydzień na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? Podstawą do tej naszej rozmowy chciałbym, żeby stało się określenie, na które natykam się na różnego rodzaju forach pacjentów bariatrycznych, którzy traktują operacje chirurgiczne trochę jak zabiegi kosmetyczne. To jest przerażające, choć to nie jest jeszcze do końca sedno problemu. Myślę, że nieporozumień wokół traktowania zabiegów bariatrycznych jest znacznie, znacznie więcej. Rzeczywiście traktowanie tego jako operacje kosmetyczne, takie jak zmiana kształtu nosa, wielkości piersi i tak dalej, to jest zupełne nieporozumieniem. Natomiast mimo wszystko mam takie przynajmniej wrażenie, że w większości ośrodków, kiedy ci ludzie trafią na osoby zajmujące się chirurgią bariatryczną, ten problem jest prawie natychmiast prostowany i ten problem jest ustawiany we właściwej perspektywie. Właściwie ja każdą rozmowę z takim chorym zaczynam od wytłumaczenia mu, że to jest w sumie de facto operacja ratująca życie, może nie w tak spektakularny sposób jak w przypadkach choroby nowotworowej, czy tak jak w przypadku ostrych stanów, gdzie to zagrożenie dla życia pojawia się czy to w ciągu dni, czy w ciągu miesięcy. To jest perspektywa lat. Bo tak na dobrą sprawę nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien rozważać w sumie okaleczającego zabiegu, w sumie bardzo poważnej operacji zagrożonej powikłaniami, w tym powikłaniami śmiertelnymi, tylko po to, żeby poprawić komuś urodę, czy poprawić komuś samopoczucie. Powodem dla tej operacji jest chęć przywrócenia tych kilkunastu, być może 20 lat życia, które otyłość olbrzymia zabierze człowiekowi. Tylko to w zasadzie uzasadnia operację na przewodzie pokarmowym, czyli operację, która może się powikłać. Ale to postrzeganie chirurgii bariatrycznej, dość częste zwłaszcza u pań, nie jest do końca problemem, dlatego że to jest chyba najłatwiej wyprostować. Wydaje mi się, że znacznie większym problemem jest widzenie operacji bariatrycznej jako jedynego rozwiązania problemu choroby. To jest chyba bardziej globalny problem.
taki zupełnie, zupełnie globalny, nie dotyczący tylko otyłości. Przyzwyczailiśmy się myśleć o tym, że zwracając się do lekarza z jakimś kłopotem, z jakąś chorobą, z jakimś problemem, dostaniemy tabletki, które będziemy zażywać dwa razy jedną przez 7 dni, problem zniknie, albo będziemy mieli zastrzyki, które będziemy brali przez 2 miesiące, albo będziemy zoperowani i to rozwiąże cały problem. Tymczasem to nie jest kwestia tak naprawdę tylko chirurgicznego leczenia otyłości. Te oczekiwania nie będą spełnione przy użyciu tylko tego łatwego, prostego triku. To jest ścieżka bardzo na skróty i to jest bardzo niedobra ścieżka. Chirurgia bariatryczna jako taka daje choremu szansę na to, żeby po raz pierwszy w jego życiu dieta mogła być skuteczna. Ja nie lubię słowa dieta i zaraz się wytłumaczę z tego słowa dieta, bo to nie jest słowo dieta, ale no jakby jest powszechnie używane. Bardziej zmiana stylu odżywiania i pewnie jako skrót myślowy będę słowo dieta w ten sposób stosował. Ale to jest... Każda osoba otyła przeszła takich prób zmiany swojego sposobu odżywiania kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt i to się nigdy nie udawało. I najgorsze, co jest, to jest takie myślenie, ja już mam dość bycia na diecie, to ja się zoperuję. I to jest to uproszczenie, które absolutnie nie działa i które wyrządza wielką krzywdę i które jest tak naprawdę powodem olbrzymiej ilości niepowodzeń i zawodów związanych z oceną efektów operacji bariatrycznej. W momencie, kiedy chory postrzega operację bariatryczną jako sposób, który będzie rozwiązywał jego problem zamiast diety, to jest na prostej ścieżce do tego, żeby się nie operować, żeby ta operacja nie przyniosła mu dobrego skutku. Ta matematyka jest bardzo prosta. Może nie dieta, może zdrowy sposób odżywiania się, może tak trzeba byłoby to powiedzieć. Po jednej stronie tego równania jest zdrowy sposób odżywiania i wówczas chory jest szczupły, nie tyje, traci na wadze to, czego ma nadmiar. To jest zdrowy sposób, który no, określają świetnie dietetycy i myślę, że oni by tutaj mieli znacznie więcej, znacznie rozsądniej do powiedzenia na ten temat, gdzie oprócz liczenia kalorii w grę wchodzi jeszcze odpowiedni rozkład posiłków w ciągu dnia, odpowiednia kompozycja tych posiłków. I to jest to, co odchudza. To jest to, co przywraca organizmowi równowagę. Istotą choroby zwanej otyłością, zwłaszcza otyłością olbrzymią, jest to, że zastosowanie się do tego reżimu, który jest tak naprawdę naturalny, fizjologiczny i zdrowy, jest niezwykle trudne. Mechanizmów, które w życiu osoby otyłej zostały zmienione, przełamane, wypaczone, przekręcone kompletnie, jest tak niesamowicie dużo i one są tak niesamowicie mocne, że przełamanie ich zdarza się jednej osobie prawdopodobnie na kilkaset, ażeby powrócić do normalnego, zdrowego sposobu odżywiania. No i wtedy pojawia się pomysł operacji bariatrycznej, czyli operacji przewodu pokarmowego, która ma zmienić funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale tak naprawdę to ten przewód pokarmowy chory musi się nauczyć poprawnie używać. Panie profesorze, wy dajecie tylko, no właśnie, wy tylko dajecie wędkę pacjentowi, a to, co on z nią zrobi... Dokładnie. Może łowić ryby, może nie łowić tych ryb. Może ją postawić w kącie pokoju i dalej uważać, czy jest głodny i źle mu się w życiu dzieje. Tak, dokładnie tak. My dajemy narzędzie. Raz już taka osoba się nauczyła źle posługiwać przewodem pokarmowym, liczymy na to, że dzięki naszej interwencji nauczy się posługiwać nim poprawnie. I tylko i wyłącznie temu to służy. Natomiast
im dłużej człowiek zajmuje się chirurgią bariatryczną, im więcej jest chorych zoperowanych w różnych ośrodkach w Polsce, no a to tak naprawdę rzecz nie kończy się na Polsce, dlatego że miewamy okazję konsultować też chorych spoza naszego kraju, bardzo uderza takie niezrozumienie tego, co się stało po operacji. Sukces operacji bariatrycznej w postaci możliwości osiągnięcia zadowalającej masy ciała, poprawy, jeśli idzie o choroby towarzyszące, trzeba ocenić na poziomie 70-80%. To jest bardzo dobry wynik, natomiast trzeba popatrzeć w ocenie tego wyniku na te 20-30%, które tego sukcesu nie osiąga. I to jest ta grupa, która bardzo często nauczyła się, w jaki sposób oszukiwać efekt operacji bariatrycznej. Tych sposobów jest nieprawdopodobnie dużo, od kuriozalnych typu mikstury ze Snickersów, ze śmietaną i miodem, po blendowane steki i tym podobne rzeczy. A to te już są zupełnie kuriozalne. Natomiast 20-30% osób jakby nie zrozumiało, po co było zoperowanych. Oni gdzieś tam w głębi, mimo tłumaczeń, bo spodziewam się, że wszyscy chirurdzy bariatryczni jednak to tłumaczą, mimo tych tłumaczeń, gdzieś tam przekłamali sobie to, o co w tym wszystkim chodzi i nauczyli się oszukiwać, nauczyli się obchodzić efekt tej operacji bariatrycznej. I my teraz tych chorych bardzo często widzimy. Bo oni usłyszeli o czymś takim, że istnieją zabiegi rewizyjne, czyli możliwość powtórnego wkroczenia interwencją chirurgiczną z nadzieją na to, że skoro nie osiągnęliśmy efektu na przykład resekcją rękawową żołądka, to może jak ją zamienimy na bypass, to my ten efekt osiągniemy. I to jest pewnego rodzaju pułapka. Bo z jednej strony fakt, operacja rewizyjna jakby należy się części z tych chorych. Oni bardzo często osiągają wskazania do ponownej operacji. Mają niewyleczoną cukrzycę, mają nawrót masy ciała. Ale ja wielokrotnie miałem okazję konsultować chorych, często chore, które mówią, wszystko było dobrze, tylko że ja jak wróciłam do jedzenia słodyczy, to niestety znów zaczęłam bardzo szybko tyć. Ja bym chciała taką operację, przy której mogłabym jeść słodycze, abym nie tyła. Właśnie nie na tym polega operacja bariatryczna. I to jest właśnie to clue niezrozumienia problemu. Ona przecież w zasadzie to nic, soki pije, soki z kartonów pije, soki z kartonów składają się poza wodą prawie wyłącznie z cukru, ale jej woda nie smakuje, a słodzik to przecież jest zły, ona czytała w internecie, że słodzik jest zły, więc nie będzie piła rzeczy ze słodzikiem, bo słodzik szkodzi. I to jest właśnie jakby takie głębokie niezrozumienie. Przyszłam się zoperować, bo miałam być chuda. Nie jestem chuda, coś poszło nie tak. To biegnę do tego doktora, co mnie zoperował. W ogóle nie mam ochoty usłyszeć, że to moja wina, to przecież on źle zrobił, że źle mnie zoperował. Biegnę do kolejnego doktora i zaczyna się taka turystyka. Bieganie po w miarę znanych chirurgach bariatrycznych z Polski bądź z zagranicy z opowieściami, jak to właśnie coś nie poszło z tą operacją, bo przecież ja miałam być chuda. Przecież ja powinnam była zrzucić tyle, a tyle kilo, a tu się nie dało. Chciałabym taką operację, bo ja czytałam w internecie, że zrobili w Warszawie, w Szczecinie, w Białymstoku, gdziekolwiek, taką operację, że komuś tam coś tak połączyli z jelitami albo wycięli trochę jelita i ona teraz już może jeść tą czekoladę i nie tyje. Tu jest chyba trochę problem tego, jak niepoważnie podchodzimy do spraw związanych z chirurgią bariatryczną. Nawet określenie tego typu, że ja nie idę na operację, ja idę na zabieg. To jest prawda. To jest prawda dlatego, że... Ale to jest coś takiego, co widuje
żyjemy w spamie, w mailach, które dostajemy w internecie, prawda? Za pomocą tego prostego triku możesz. Lekarze go nienawidzą. Powiększył sobie penisa, nie wiem, schudł 20 kilo, jest teraz niezwykle bogaty, a nie pracuje. Tylko tym jednym prostym trikiem i my strasznie chcemy mieć ten jeden prosty trik. Strasznie byśmy chcieli pójść na skróty. Tymczasem tak naprawdę operacja bariatryczna jest początkiem długiej ścieżki. Ścieżki pracy nad sobą, ścieżki leczenia. To jest to, od czego zacząłem tą swoją wypowiedź. Pacjent oczekuje, że przepisze się mu magiczną tabletkę i ta tabletka go wyleczy. Ale jeżeli tam się pojawi słowo, ale proszę pana, trzeba rzucić palenie, albo proszę pana, trzeba zacząć ćwiczyć. Ja nie mówię tutaj koniecznie o operacjach bariatrycznych, w ogóle o naszych oczekiwaniach w stosunku do medycyny. My byśmy chcieli cudowny lek, cudowną operację, która załatwi wszystko. Najlepiej, najszybciej. Już szybko, teraz, natychmiast. Już teraz. A nie mamy ochoty na to, żeby usłyszeć rzeczy, które od nas wymagają zbyt dużego wysiłku, tym bardziej wysiłku takiego systematycznego. To jest coś zresztą, o co na obecnym etapie bardzo walczymy, aczkolwiek nawet jeśli wywalczymy, bo mam nadzieję, że tak, że płatnik uknie się co do naszych próśb i będziemy mieli ambulatoryjną opiekę specjalistyczną dla chorych bariatrycznych w końcu finansowaną przez NFZ, to będzie fajne narzędzie. Tyle tylko, że chory musi chcieć z niego skorzystać. Musi chcieć chodzić na spotkania z dietetykiem, z psychologiem, z fizjoterapeutą. Musi chcieć chodzić na spotkania grup wsparcia. Często ci ludzie nie chodzą na te wszystkie rzeczy, bo nie chcą usłyszeć tego, czego nie chcą usłyszeć. Nie chcą usłyszeć, że to nie zwalnia ich od diety, że w momencie, kiedy będą jedli kosteczkę czekolady co 5 minut i zjedzą za dzień 10 tabliczek czekolady, to przecież nie schudną, że jednak dietetyk jest niezwykle potrzebny w dalszym prowadzeniu choroby, ale dietetyk oznacza, że tak naprawdę ta osoba będzie musiała jeść rzeczy, które na które być może nie do końca ma ochotę, a zapomnieć o tych, na które tą ochotę posiada. To jest powód między innymi, dla którego nawet w najlepiej zorganizowanych systemach prowadzenia po zabiegu chorych bariatrycznych, kontroli odległych po operacjach bariatrycznych, osoby, które robią to znacznie lepiej niż ja, mają góra 50, kilka, 60% chorych, którzy pojawią się do kontroli po roku. Większość zniknie, bo nie ma ochoty usłyszeć, że coś powinna w swoim życiu zmienić, coś powinna zrobić, że powinna zacząć pewną formę wysiłku fizycznego, że powinna jeść jednak sałatkę zamiast kremówki, którą gdzieś tam spróbuje przecisnąć przez ten węższy żołądek po resekcji rękawowej i tak dalej, i tak dalej. Życie ze świadomością tego, że problem wcale w momencie operacji się nie kończy, to chyba połowa sukcesu. Tak. Trzeba zrozumieć, że operacja jest właściwie początkiem nowej ścieżki, nowego sposobu życia. I chyba na to trzeba popatrzeć. Ja bardzo często, rozmawiając o różnych operacjach z chorymi, o bardzo różnych operacjach, rozmawiam z takiego spojrzenia transakcyjnego. Czym płacę, co kupuję? Płacę tym, że stracę większość żołądka, że narażę się na powikłania, że narażę się na pewien dyskomfort, że stracę możliwość jedzenia obfitych posiłków, co jest fantastyczną przyjemnością. My przepadamy za tym, uwielbiamy to. My nie jemy z głodu ani dla smaku. Jedzenie jest po prostu samo w sobie przyjemnością. Po operacji bariatrycznej tracę to, co dawało mi przyjemność, czyli płacę pewnego rodzaju cenę. I skoro już tyle płacę, to powinienem móc coś za to kupić. Wartałoby tego nie zmarnować. Jak już kupuję tego Mercedesa klasy S, to przecież nie po to, żeby go rozbić na pierwszym drzewie, prawda, albo wozić buraki na targ. Trzeba byłoby jakoś wykorzystać to. Poświęciłem się, naraziłem się na przykład na powikłania pooperacyjne, na kompletną zmianę sposobu odżywiania, to
jest ścieżka, w którą muszę pójść po to, żeby coś bardziej wartościowego kupić. W tej transakcji to, co kupię, musi mi się opłacać. Musi być bardziej wartościowe niż to, co dzięki operacji bariatrycznej tracę. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku? Co tydzień na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty? Radio Plus Gryfice. Radio.